Witajcie, z tej strony Łukasz Babuśka. Dzisiaj przedstawiam Wam unboxing kamery GoClever DVR Xtreme Wi-Fi. Kamerę nabyłem przed chwileczką w sieci sklepów, nie powiem jakiej, powiem tylko, że zaczyna się Neo, żeby nie robić reklamy. No to co, no to zabieramy się za otwieranie. Jak to się otwiera? Jezus, jeszcze tu taśmy więcej mogli dać. O kurde, troszkę się trzebało zabierać. I co my tu mamy w pudełeczku? Włożę tu scyzoryk na bok. Co my tu w pudełku mamy? Mamy tutaj kamerę. Kamera, jak widzicie, jest na gwint, na statyw uniwersalny, tak jak do aparatu. Jest to bardzo fajne, bo można nią też nagrywać na statywie, co jest bardzo przydatne. Jak to się otwiera? Nie tu chyba. Albo tu. Nie wiem, jak się otwiera. O. Czegoś nie zepsuć tutaj. Jest szczelka. O! Otworzyliśmy. Widzicie, jeszcze zaparowało troszeczkę. Jest właśnie, przed chwileczką ją przywiozłem. Co my tu mamy? Etui. No, jest to etui wodoodporne, bodajże do 10 metrów przez 40 minut. Kamereczka. Do porównania scyzoryk szwajcarski. Nie wiem, czy wiecie, pewnie się znacie, jak oglądacie to. Takie razy. Kamerka co? Nie ma wyświetlacza. Open. Gdzie tu jest open? Tu jest. Open. Metalowa blaszka. Z tyłu obudowa. Wszystko napisane co i jak. Open. Co tu? Tutaj. O! Mamy. Co? Włącznik. Przycisk od Wi-Fi. Do pociągnięcia tutaj mamy przycisk taki do góry ze sprężynką do otwierania klapki. Tutaj mamy do pilota. No i oczywiście, co my tu jeszcze mamy? Wejście na mikrofon. Kartę microSD. Tutaj mamy, co my tu mamy? HDMI mikro i USB. Taki jak do smartfona. Dobra, zamykamy. To wywalamy. O, mamy tutaj kamerkę. Pięknie sobie stoję. Następne, co my tu mamy? Pudełko. Karteczka. I kolejne pudełko. To je otwieramy. Może przesunę z tej strony, żeby było lepiej widać. Nie wiem, czy będzie lepiej widać. Powiedz. Instrukcja. Quick Start Guide. Oczywiście prawdziwy operator kamer, użytkownik sprzętów elektronicznych. To wywala na bok. To wywalamy. Co my tu mamy? Pilocik. No, zapakowany, że tak powiem. Może być. Ja pierdziel. Taki pilocik. O, blokadka, żeby się baterie nie rozładowały. I tu mamy co? Wideo. Zdjęcie. I power off. Wyłączenie. Co ty mamy? Aha, nalepka. Do przyklejania. Następne, co my tu mamy? Uchwyt na kask. W sumie to się... Aha, że tak to działa. Dobra. Ja się zastanawiałem, jak to działa. Myślałem, że to jest nieruchome, że tak. To by wtedy było na dół nagrywane. No, ale jest. Tutaj możemy sobie odkręcić, regulować. Tutaj mamy paski do zapinania. Tutaj taka gumowe coś. A, żeby się nie zgubiło. Nie wiem. No, coś jest gumowego w każdym razie. To kolejne. To co tu mamy? Bateryjka. Lata sobie po pudełeczku jak chce. Też nie zabezpieczona. Troszeczkę szkoda. Widzicie, bateryjka GoClever. Pojemność 1000 mAh 3,7 V.
Czyli jest to bateria, tak jak w standardowym telefonie 3,7 V, no tylko, że jest pojemność troszeczkę mniejsza. Ja w swojej Nokii mam bodajże 1650, a w latarce mam też 3,7 V, natomiast 4000 jest, wygląda jak zwykła bateria, troszeczkę większa. No to bateria taka. Max Charging Voltage 4,2 V, czyli maksymalne napięcie ładowania. Co tu mamy? Kabel, taki jak do telefonu. Nie wiem, czy to widać. No, kabel jak kabel, to chyba kabel. Co my tu mamy? Tu mamy, moi drodzy, przejściówkę z kamery GoPro. Możemy sobie kupić akcesoria do GoPro. Nie są tanie. Osoby, które są zainteresowane kamerami, na pewno sprawdzały na internecie GoPro. Wiadomo, nie są tanie. Akcesoria, ani sama kamera. Jest taka, że może być. No i tutaj mamy uchwyt, tak? Rowerowy. No ciekawe, jak się go zakłada. Aha, tu się... Nie. Aha. No, tak ciężko trochę chodzi. Chodzi tak etapami. Silnik skokowy. A już się dociera. No. Co? Uchwyt jak uchwyt do rowera. Można sobie przypiąć do kierownicy, nie wiem, można, jak bawicie się w ASG, paintball, tego typu, możecie sobie przyczepić na lufę. To, no tutaj jest właśnie mocowanie do kamery. No, także w każdym razie jest, że tak powiem, zestaw nie jest bardzo bogaty. Osoby, które chcą zakupić kamerę, wiedzą, co ona posiada. Pudełko opuste do wywalenia. Wszyscy wiedzą, co kamera posiada. Co? Mikrofon wbudowany, wyświetlacz, wideo, zdjęcia, Wi-Fi, włączanie, otwieranie klapki. Co tu jest? No i tutaj te złącza właśnie microSD. Tutaj mamy mikrofon, też jest bardzo fajne, że zewnętrzny mikrofon można podłączyć, bo na takich właśnie kamerkach tego typu, że tak powiem, gówno słychać. Tak, przepraszam za to wyrażenie, ale tak jest. No i co? No i zostaje mi tylko jedno. Tutaj gdzieś w portfelu miałem kartę pamięci, którą nabyłem drogą kupna w sieci sklepów Computronic. To mogę zareklamować, bo odnośnie komputerów wszystko spoko. Jest to karta Samsung Evo. Nie wiem, czy będzie widać. Nie widać. To troszkę lipa. Jest to w każdym razie Samsung Evo 16 giga. Jest to karta, no, szybciej zapisuje dane niż standardowa karta. Jest to karta, koło 10 klasy stoi. Jest co? Wodoodporna jest karta. Jest bardziej odporna na pole magnetyczne. To też jest bardzo fajny myk. No i co tu jeszcze? No nic. No to nie pozostaje mi nic innego, niż się z wami pożegnać i powiedzieć wam, że filmiki nagrywane kamerą spod wody i normalnie nagrywane filmiki na lądzie, że tak powiem, będą wrzucane etapowo. No i oczywiście będzie jeszcze filmik, jak połączyć kamerkę Wi-Fi z systemem Android, prawdopodobnie, o ile mama użyczy mi telefonu, no i z systemem Windows Phone, o ile znajdę w ogóle taką aplikację, bo z tego, co widziałem, to jest tylko na Androida, na Windows Phone nie za bardzo. No chyba, że zadziała aplikacja GoPro, co szczerze wątpię, bo pewnie zabezpieczyli się, żeby nie można było używać do innej firmy kamerek. Także dziękuję wam za uwagę, śledźcie mój kanał, filmiki z nagrań z kamery będą się pojawiać etapowo. Najpierw będzie z basenu, bo jutro lecę, czyli dzisiaj jest 25, będzie 26, powinien się pojawić z basenu, dzisiaj powinien się pojawić 25 ten filmik, także wyczekujcie, a do końca tygodnia powinny być jeszcze jakiś film, nie wiem, z lądu, z rowera, być może jak sobie jadę, i w
sobotę bądź w niedzielę będzie ze strzelanki ASG, o ile koledzy mi pozwolą używać ich wizerunku do użycia w filmie na moim kanale. No jeszcze nie chcę nic mówić, ale jak będzie cieplej, ale to już nie wiem, czy będzie cieplej, będzie też wideo nagrywane z motorówki, którą też znajdziecie na moim kanale, jest filmik odnośnie motorówki, jaką posiadam. No a może w przyszłym roku jeszcze z samolotu, bo też mam właśnie model szybowca, ale nie wiem, czy uniesie taką wagę kamerki. No, także dziękuję za uwagę i do zobaczenia.